Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam na imię Agnieszka i chciałabym przekazać Wam całą moją wiedzę na temat frygolitki. W dzisiejszym odcinku chciałabym powiedzieć, co potrzebujemy, żeby zacząć robić frygolitkę, jakich narzędzi potrzebujemy. Więc wszystkich zainteresowanych zapraszam do oglądania. A więc, aby zacząć naszą przygodę z frywolitką, będziemy potrzebowali nici. Nici do frywolitki nie są normalnymi nićmi. Nici te, wybierając takie nici, musimy zwrócić uwagę na splot nici. Ponieważ nici do frywolitki są, splot nici do frywolitki jest bardziej ścisły. Ja używam nici AIDA, jest to niemiecka firma. I grubość nici dobieramy w zależności od tego, co chcemy osiągnąć przy końcowym produkcie. Ja używam najczęściej nici o grubości 10, ale czasem używam również nici o grubości 20. I ja może pokażę, jaki efekt można osiągnąć, robiąc tymi grubościami. Ten naszyjnik zrobiony jest nicią numer 10, a ten numerem 20. Jak widzimy, tutaj ta 20 jest bardziej delikatna, cieniutka, splot jest mniej widoczny, robótka jest mniej widoczna, a tutaj na tej robótka jest dużo bardziej widoczna. Następnie będziemy potrzebować szydełka. Najczęściej używanym szydełkiem jest szydełko 1 mm, ale będziemy używać także szydełek mniejszych. Ja mam tutaj dwa szydełka, jedno jest 0,7 mm, jedno jest 0,55. I tego malutkiego na przykład używam często, jeżeli chcę do robótki dołączać koraliczki. Jest ono tak malutkie, że każdy koraliczek przejdzie przez nie bez problemu, nawet najmniejszy. Następnie będziemy potrzebować nożyczki do obcinania nitek, jak również będziemy potrzebować najważniejszą częścią, są czułenka. Ja mam czułenka robione na specjalne zamówienie. Są ta czułenka drewniane, ale w sklepach są do nabycia również plastikowe, o ile się nie mylę. Na czułenka takie nawijamy nici i nimi właśnie pracujemy. Szydełkiem tylko łączymy elementy razem ze sobą. Czyli nitkę, te tutaj przestrzenie nie są sklejone, są one rozdzielone, a czułenko bez nici wygląda tak. Ma ono dziurkę na środku. Żeby umieścić nitkę, na czułenku bierzemy po prostu, przekładamy ją przez dziurkę. Wiążemy nawijamy w ten sposób. Warto nawinąć jak najwięcej nitki, żebyśmy nie musieli później zbyt często wiązać, gdy nitka nam się skończy. Koraliczki również można nawinąć na tą nitkę. To jeszcze pokażę w następnych odcinkach. I warto jest także odwinąć od czasu do czasu nitkę, ponieważ jeżeli nawijamy nitkę w jedną stronę, ona się po jakimś czasie zaczyna skręcać i wtedy jak my ją raz po raz po prostu odkręcimy, łatwiej nam jest później pracować na takiej nitce. Myślę, że to już wszystko, co jest nam potrzebne do zrobienia frywolitki.
Jeżeli byłyby jeszcze jakieś pytania, to proszę pytać. Ja bardzo chętnie na każde pytanie odpowiem. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.